14 lutego 1945 roku wojska rosyjskie wkroczyły do Zielonej Góry. Pamiętam, że z duszą na ramieniu przekraczałam ten próg. Wejście było przez sekretariat. Wśród tych dzieci i młodzieży byli różni, a więc tacy, którzy chodzili do szkoły rosyjskiej, do szkoły niemieckiej, do szkoły rumuńskiej, do szkoły nawet francuskiej. Ale byli tacy, którzy w ogóle przez tych 6 lat nie chodzili do żadnej szkoły.